Kierownica przybywa do grobu swojego rodaka, przynosząc radość z przebytego odpustu i dziękczynienie za wszystkie dobra, które przez jego przemożne wstawiennictwo nasza lipnicka wspólnota, parafia, przybyli pielgrzymi i goście raczyli Boga doświadczyć. Co nosisz w swoim sercu? Z czym pielgrzymujesz do grobu świętego Szymona? Możemy powiedzieć, że przeszliśmy drogę świętego Szymona od Lipnicy, miejsca urodzenia, przez jego życie, o którym mówił nam podczas odpustu ojciec Faustyn, aż po grób, przy którym się znajdujemy. Święty Szymon z Lipnicy, największy z Lipniczan, to wzór i przykład na współczesny czas miłości bliźniego i Pana Boga, heroicznie, do śmierci. Tak, żeby ta miłość aż bolała. Święty Szymon daje nam ten wzór i pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy myślimy o śmierci, myślimy o niebezpieczeństwach, które nas czekają, nie jesteśmy pewni tego, co będzie jutro, pokazuje, że największą wartością jest powierzenie się Chrystusowi i oddanie całego swojego życia właśnie Jemu. To jest Święty Szymon, patron Lipnicy. Święty Szymon dla wszystkich Lipniczan to wielki rodak, autorytet, wzór do naśladowania. No i myślę, że chyba największy promotor Lipnicy Murowanej, przede wszystkim poprzez wartości, którymi się kierował i to dziedzictwo, które pozostawił po sobie dla nas wszystkich. Święty Szymon jest bardzo mi bliski ze względu na to, że pochodzę z Lipnicy Murowanej, co prawda ponad 50 lat już nie mieszkam, ale jakieś serce czuję w 2010 roku, kiedy mąż tak bardzo zachorował. Wydawało się, że to już będzie koniec, taką diagnozę lekarze postawili. Pan Bóg był i jest i chyba będzie na pierwszym miejscu. I wtedy gorąca modlitwa, mnóstwo odprawianych mszy świętych, gdyby nie głęboka wiara, gdyby ta wielka siła, moc, jaką przekazali mi rodzice, to ja to, co przeżyłam od 2010 roku, nie byłabym w stanie jakoś ogarnąć to wszystko, a jednak Pan Bóg dał mi siły i jakoś przetrwałam. Poza świętą Urszulą, święty Szymon jest kolejnym patronem, który szczególnie myślę, że opiekuje się mną w czasie moich chociażby podróży odbywanych na katechezę, czy pomaga też w trudnych sytuacjach. Urodziłem się i wychowałem w Lipnicy, więc kimś, kto towarzyszy od samego początku memu życiu, to osoba i dla Lipniczan, tak ja to odbieram, nie? Taki filar pewnej tradycji, to miejsce, w którym się urodził, do którego chodziliśmy jako dzieci modlić się, tam były swego czasu msze takie dla dzieci o godzinie 8, później to wszystko, co stało się po kanonizacji. Jest to jakieś miejsce szczególne i osoba szczególna. No i w powołaniu też. Nie jestem co prawda franciszkaninem, bernardynem, ale myślę, że duża część tego, że poszedłem drogą powołania kapłańskiego, to też jakoś świadectwo świętego Szymona, więc na pewno jest osobą bardzo ważną. Jest dla mnie nie tylko rodakiem, ale kimś, który naprawdę w czasie mojego zawału serca cudownie uzdrowił mnie, że mogłem szczęśliwie przyjechać do Polski, mieć operację. No i do tej pory dzięki wstawiennictwu świętego Szymona mogę jeszcze pełnić służbę Panu Bogu jako kapłan zakonnik. Pracowałem na misjach
i teraz już z powodu stanu zdrowia nie mogę wyjechać, no ale dzięki świętemu Szymonowi mogę żyć. I za to Panu Bogu i świętemu Szymonowi dziękuję. Jesteśmy wdzięczni za cud życia naszego Antosia świętemu Szymonowi. Nie wiemy, jak mamy dziękować, ale ciągle to robimy ze wzruszeniem. Brat żyje i uważam, że tylko i wyłącznie za sprawą cudu, który się wydarzył w czasie, gdy miał 9 miesięcy. Już były siwe paznokietki u dziecka w ogóle, więc nic nie wskazywało na tym, że on może wrócić do zdrowia. Jednak kiedy nadeszła noc, jego zdrowie poprawiało się z godziny na godzinę i to bardzo znacząco. I na rano Tomek był zdrów. Po prostu zdrów. Lekarze stwierdzili, że to na pewno cud, że to nie jest wytłumaczalne. Nas było dziewięcioro. Dziewięcioro rodzeństwa. Wszyscy wychowywaliśmy się w okolicach kościoła świętego Szymona, domu jego rodzinnego, bo to było miejsce, gdzie dzieci najczęściej uczestniczyli. Wodę pompowali ze studni, do kościółka zaglądaliśmy i żyliśmy po prostu w tym miejscu tak, bawiąc się, biegając, goniąc, jak niegdyś mały Szymon. W każdych chwilach jakichś niepowodzeń, potrzeby, choroby, zwracamy się do niego i wierzymy, że czuwa. A ostatnia nawałnica, która dotknęła Kraków, Bochnie, jest świadectwem, że Lipnica przeszło to tylko delikatnym deszczem, chociaż czarne niebo było. I od wielu lat takie nawałnice nas omijają. Ojcowie nas tutaj goszczą. Jako my staramy się gościć na odpuście. Tych pielgrzymów, którzy są niezawodni, którzy zawsze pamiętają o tym miejscu świętego Szymona, na którym spoczywa. Także my żyjemy Lipnicy świętym Szymonem, ale jest ten dzień, kiedy przyjeżdżamy właśnie do Krakowa, pokłonić się przy jego grobie.